Cześć! Bombka szydełkiem na wypełnieniu plastikowym akrylowym. Jest to mój wzór, wykonasz, podaj autora wzoru. Dziękuję. Kordonek maksimum przyjemności z nitką metaliczną, idealny na ozdoby świąteczne. W poradniku szydełkuję kordonkiem maksimum przyjemności z nitką metaliczną. 565 metrów na 100 gram. To jest 94% bawełna, 6% nitka metaliczna. A to jest kolor biały ze złotą nitką. Do kordonka maksimum używam szydełka 1,5 mm. Do wypełnienia potrzebujemy plastikowe akrylowe wypełnienie, wielkość średnica 6 cm. Zaczynamy. Pętelka. 10 oczek łańcuszka. 10 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym dużym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. Chwytamy za kółko początkowe, wykonujemy słupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. Słupek chwytając za kółko początkowe. 16 słupków. Na końcu okrążenia mamy 3 oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w 3 oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 16 słupków w okrążeniu, a pomiędzy słupkami po 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na to drugie środkowe oczko łańcuszka łuku z poprzedniego okrążenia. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. 5 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to drugie oczko łańcuszka. Wykonujemy słupek. 5 oczek łańcuszka. Pracujemy tak całe okrążenie. Na końcu okrążenia mamy 5 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wpływamy szydełko w 3 oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 16 słupków, a pomiędzy słupkami po 5 oczek łańcuszka. Przechodzimy na to pierwsze oczko łańcuszka. Oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Na następnym oczku łańcuszka słupek. W sumie 3. 2 oczka łańcuszka na łuk. Tutaj z tej strony tak samo 3 słupki. Pierwszy słupek na tym samym oczku łańcuszka. Kolejny słupek na następnym oczku łańcuszka. I następny słupek na następnym oczku łańcuszka. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Uwaga!
Przechodzimy na trzecie oczko łańcuszka kolejnego łuku. Wkłuwamy szydełko. Wykonujemy półsłupek. Przechodzimy na następny łuk z poprzedniego okrążenia. Wykonujemy motyw główny podstawowy. Pracujemy tak, jak pokazałam. Całe okrążenie. Pomiędzy motywami głównymi i podstawowymi wykonujemy półsłupek na tym trzecim oczku łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Przechodzimy tutaj na te dwa oczka łańcuszka motywu głównego. Oczko ścisłe na drugim słupku, oczko ścisłe na trzecim, oczko ścisłe chwytając za te dwa oczka łańcuszka. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 9 oczek łańcuszka na łuk. Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka. Wykonujemy półsłupek. W tym okrążeniu powstaną łuki z 9 oczek łańcuszka. Spotkamy się na końcu okrążenia. 9 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 dużych łuków. Robótka nabiera kształtu. Przechodzimy na to pierwsze oczko łańcuszka. Wykonujemy oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Na następnym oczku łańcuszka słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. I jeszcze raz. Na następnym oczku łańcuszka słupek. W sumie 5 słupków. 2 oczka łańcuszka na łuk. Tutaj tak samo, 5 słupków. Pierwszy słupek na tym samym oczku łańcuszka. Drugi słupek na następnym oczku łańcuszka. Trzeci słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Czwarty słupek na następnym oczku łańcuszka. Piąty słupek na kolejnym oczku łańcuszka. 5 słupków do łuku. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Uwaga, przechodzimy na to pierwsze oczko łańcuszka kolejnego łuku. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Pracujemy tak, jak pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 motywów głównych, podstawowych w okrążeniu. Przechodzimy tutaj. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Oczko łańcuszka. Półsłupek w tym samym miejscu. Tutaj zakończymy okrążenie. 7 oczek łańcuszka na łuk.
Przechodzimy na kolejny motyw główny podstawowy z poprzedniego okrążenia. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka. Pół słupek. W tym okrążeniu powstaną łuki z 7 oczek łańcuszka. Spotkamy się na końcu okrążenia. 7 oczek łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 łuków z 7 oczek łańcuszka. Przechodzimy na to pierwsze oczko łańcuszka, oczko ścisłe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. Na następnym oczku łańcuszka słupek. Na kolejnym oczku łańcuszka słupek. W sumie 4. Uwaga! 7 oczek łańcuszka. Tutaj z tej strony również 4 słupki. Pierwszy słupek na tym samym oczku łańcuszka. Drugi słupek na kolejnym oczku łańcuszka. Trzeci słupek na następnym oczku łańcuszka. Czwarty słupek na kolejnym oczku łańcuszka. To jest motyw główny, podstawowy w tym okrążeniu. Przechodzimy na kolejny łuk z poprzedniego okrążenia. Wkłuwamy szydełko w to pierwsze oczko łańcuszka. Wykonujemy motyw główny, podstawowy z tego okrążenia. Pracujemy tak, jak pokazałam. Pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy szydełko w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 motywów głównych, podstawowych. Uwaga! Przechodzimy na to czwarte oczko łańcuszka. Przechodzimy oczkami ścisłymi. Na kolejnych słupkach oczko ścisłe. Na oczkach łańcuszka oczko ścisłe. Musimy znaleźć się na środku łuku. Jesteśmy na środku. Oczko łańcuszka. Tutaj już możemy chwytać za łańcuszek. Wykonujemy półsłupek. Tutaj zakończymy okrążenie. 3 oczka łańcuszka. Te oczka łańcuszka możesz regulować, dopasować do swojego sposobu szydełkowania, do swojej formy. Chwytamy za kolejny łuk motywu głównego podstawowego z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. Ja wykonuję tutaj 3 oczka łańcuszka. Przechodzimy na następny łuk. Półsłupek. Pracujemy tak całe okrążenie, ale musimy umieścić w środku formę. Później się po prostu nie zmieści. Naciągamy robótkę. I pracujemy tak do końca okrążenia. U mnie 3 oczka łańcuszka na końcu okrążenia. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzę na to drugie środkowe oczko łańcuszka. Ty przejdź na środek swojego łuku. Oczko ścisłe na pierwszym oczku łańcuszka. Oczko ścisłe na drugim oczku łańcuszka.
Jestem na środku łuku. Oczko łańcuszka. Pół słupek chwytając za te trzy oczka łańcuszka. Tutaj zakończymy okrążenie. Chwytam za kolejne trzy oczka łańcuszka, pół słupek. I jeszcze raz. Chwytam za te łańcuszki, pół słupek. Po kolei całe okrążenie. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Przeciągamy oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy, nitkę chowamy. Mnie się podoba, jeśli Tobie również łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje poradniki. Jeśli chcesz wykonać bombki tym wzorem innej wielkości, zajrzyj do opisu filmu. Znajdziesz tam linki do pozostałych moich poradników na bombki tym wzorem. Cześć!